Odliczanko. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie we wtorkowy wieczór w naszym cyklu rozmowy Explore Online. Spotykam się dzisiaj wyjątkowo o 20, bo zazwyczaj spotykamy się o 19, ale mamy nadzieję, że ta godzina 20 też jest dla Państwa odpowiednia. Ja witam Państwa w imieniu programu Explory i Fundacji Zaawansowanych Technologii. Nazywam się Zuza Ziajko i spotykam się z Państwem tutaj we wtorkowe popołudnia już od marca, czyli od tego momentu, kiedy online zaczęły być popularne. Dzisiaj goszczę Dawida Niedzworskiego. Witaj, Dawid. Witam. I Sebastiana Nowaka. Witaj, Sebastian. Witam. Zanim powiem coś więcej o naszych gościach i zanim przejdziemy do sedna naszej dzisiejszej rozmowy, poczekamy chwilę tradycyjnie już na wieści od naszych słuchaczy, czy nas dobrze widać i słychać. Chcielibyśmy być dobrze widziani i słyszani, mieć pewność, że wszystko dociera tam, gdzie trzeba. Więc poczekamy jeszcze cierpliwie. Spotykamy się dzisiaj z trzech miast: Warszawa, Poznań i Gdańsk. Online umożliwiają bycie w jednym miejscu naraz, co jest fajne. Nie musieliśmy do siebie jechać i sobie porozmawiamy, ale poczekamy jeszcze chwilę. Mamy wieści od Explory, wszystko ok, super. Więc raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie, mając już tym razem pewność, że nas widać i słychać dobrze. I witam gości, których tym razem pełniej przedstawię. Dawid Niedzworski to naukowiec i przedsiębiorca. Zgadza się wszystko? Tak, witam serdecznie jeszcze raz. W dobrej kolejności, Dawid, czy wolisz przedsiębiorca i naukowiec? Co dla Ciebie ważniejsze? Teraz trochę bardziej przedsiębiorca niż naukowiec, ale ciągle nauka mnie pociąga. Super. I Sebastian Nowak, finalista konkursu Explory 2018 i uczestnik programu mentorskiego Explory. Witam jeszcze raz. Cześć Sebastian, cieszymy się, że cały czas jesteś z nami w Explory. Mamy nadzieję, że to wszystko dobrze wspominasz i stąd cały czas Twoja obecność w naszych kanałach. To, co łączy moich dzisiejszych gości, to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy, czyli mentoring, bo oboje w jakiś sposób w tej przestrzeni mentoringowej się udzielają lub udzielali. I chciałam Was na początek zapytać, Dawid i Sebastian, jak Wy byście zdefiniowali mentoring? Czym on z Waszej perspektywy, z Waszego doświadczenia jest? Dawid, może Ty spróbuj na początek. Ja definiuję mentoring jako takie trochę właśnie wskazywanie ścieżki, wskazywanie drogi, a często wskazywanie sposobu rozwiązania problemu. To znaczy, jak z kimś rozmawiam i próbuję pomóc, to na ogół nie mówię: ok, słuchaj, powinien zrobić to, to, to i to. Chyba że taka jest formalność, chyba że jest taka ścieżka i właściwie nie ma innej drogi. Nie wiem, jak rejestrujemy kosmetyki na przykład. Mhm. Ale jeżeli rozmawiam z kimś na tematy zupełnie innowacyjne, no to mówię: ok, a jakbyś to zrobił? A jakby to wyglądało? A w którym kierunku to powinno iść? A w którym kierunku idzie ten świat, rynek i tak dalej? I wtedy osoba, która no jest tą osobą mentorowaną, szuka tego rozwiązania sama. I wtedy jak znajdzie to rozwiązanie, to to znacznie silniej i dłużej zostaje w tej osobie. I ona to później, ten tok myślenia przejmuje i to jest właśnie fajne. Mhm. Sebastian, a jak to wygląda z Twojej perspektywy? Z mojej perspektywy, według mnie mentoring jest po prostu relacją pomiędzy mistrzem a uczniem. I mistrz próbuje jakby wskazać drogę odpowiednią dla ucznia. Mhm. Czyli taka relacja bardzo partnerska, mhm, tak? Ale faktycznie tak. Z tej perspektywy mistrz i uczeń. Mhm. Okay. Dawid, w tej twojej definicji pojawiły się takie słowa jak pomoc, prawda? I ja się tak zastanawiam, bo mam wrażenie, że u nas w Polsce niestety wciąż bardziej popularna jest ta zazdrość i jednak kopanie dołków pod konkurencją, czyli pod kimś, kto podąża tą samą ścieżką, co my, a mentoring w swojej definicji, z tego co powiedziałeś i też w takiej mojej definicji, jest jednak wsparciem, pomaganiem i tak jak powiedziałeś, no wsparciem kogoś po to, żeby mógł osiągnąć dużo i osiągnąć cel. Jak ma się mentoring dzisiaj w Polsce, w tym zderzeniu?
No wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli ktoś chce być mentorem, to jest jednak nastawiony na to, że chce pomóc. I faktycznie takie myślenie, okej, to jest mój kawałek podłogi, nikomu nie oddam, mój tort, mój rynek, moja branża i młoda osoba, jak chce wejść, nie wiem, na rynek biotechnologiczny, diagnostyczny, no to będę traktował to jako konkurencję. Zupełnie nie ma sensu. Po pierwsze, ta młoda osoba i tak to zrobi. To nie ma sytuacji, żeby się to nie zdarzyło, to jest tylko kwestia czasu. No oczywiście jakieś tam perypetie życiowe mogą spowodować, że nie osiągnie danego celu. Więc ja też bardzo dużo korzystam z tego mentoringu, bo w rozmowie z młodymi ludźmi bardzo często ja czegoś nowego się dowiaduję, nowego sposobu myślenia. Bardzo często też dowiaduję się nowego sposobu myślenia też takiego biznesowego, czyli jak młodzi ludzie na przykład podchodzą do, nie wiem, do zakupów pewnych rzeczy, do, w ogóle do produktów, do nowych kanałów sprzedaży. Więc jeżeli ktoś chce być mentorem, to co do zasady musi i wydaje mi się, że tak właśnie jest myśli o tym, żeby pomagać, żeby rozwijać branżę. Ja też tak starałem się od samego początku, to znaczy wychodzę z założenia, że im więcej osób będzie w danej branży, im więcej osób będzie rozwijało w moim przypadku biotechnologię na przykład, to tym będzie lepiej, będzie więcej miejsc pracy, będzie, nasz kraj będzie się fajnie rozwijał, będzie to kraj, w którym będzie można robić fajne projekty biotechnologiczne, bo większość moich znajomych ze studiów niestety wyjechała. I wychodzę z założenia, że ten tort na globalnie jest tak ogromny, że dla każdego jest trochę miejsca, więc tutaj wydaje mi się, że ta konkurencja, taka niezdrowa zwłaszcza, no, powinna trochę odejść do lamusa i jest coraz lepiej, mi się wydaje, w tym zakresie. Mhm. A powiedz, nie pojawia się to uczucie zazdrości czasami, że być może ktoś, komu dzisiaj pomagasz, wiesz, osiągnie kiedyś coś, o czym ty zawsze marzyłeś, a ci się nie udało? No i to jest to, że właśnie zazdrość może niekoniecznie, ja to staram się rozpatrywać w takim koncepcie współpracy i szansy, czyli to, że dzisiaj z kimś rozmawiam, komuś pomagam, od razu pokazuję model współpracy, gdzie może ta osoba rozwijać się na przykład w naszych strukturach i wierzę, że ta osoba będzie chciała się rozwijać później w tych strukturach dalej. I ja w tym upatruję tą szansę. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić coś innego, no to mówiąc tak kolokwialnie, nie przeskoczymy, tak? Czyli i tak to zrobi. I ludzie mają fajne pomysły, każdy chce jakieś ciekawe rozwiązanie wprowadzić na rynek i bardzo dużo młodych ludzi ma bardzo dobre pomysły, takie naprawdę na skalę światową, więc to nic nie da, że będziemy próbować ich ukryć, więc tak jak powiedziałem, ja raczej szukam tej współpracy i możliwości pokazania, że słuchaj, środowisko, które rozwijamy, jest fajne dzisiaj, bo dlatego ludzie przychodzą do nas i dzięki tobie może być jeszcze fajniejsze, może być jeszcze fajniejsze teraz i jeszcze fajniejsze właśnie w przyszłości, bo rozwijasz takie rzeczy przyszłościowo. Super. I takim właśnie człowiekiem, który miał fajny pomysł, który ma fajny pomysł, jest Sebastian. Sebastian w 2018 roku wziął udział w naszym konkursie Explory. I powiedz, Sebastian, kiedy u ciebie po raz pierwszy pojawiła się taka myśl, że ty być może potrzebujesz wsparcia, takiego właśnie mentorskiego? Pamiętasz ten moment? Czy tak, ponieważ od czasu, gdy w sumie postanowiłem, że projekt skomercjalizuję i zdałem sobie sprawę, że faktycznie nie wiedziałem, od czego zacząć. Czy dalej rozwijać, budować nowe prototypy, czy też się zająć stroną biznesową. Więc od tego czasu postanowiłem poszukać programów lub ludzi, którzy mi w tym pomogli. Wskazali ścieżkę, wskazali drogę. I tak trafiłem na program Explore. No powiedz może, bo właśnie wspomniałeś o swoim projekcie. Opowiedz o swoim projekcie, o tym projekcie, który brał udział w konkursie Explore i który później wspólnie z mentorem rozwijałeś. Czy był to jest to cały czas anemometr do badania przepływu ciągu odkurzaczy. Jest to bardzo proste urządzenie, w którym bardzo szybko sprawdzimy ciąg danego odkurzacza. Jest to na tyle istotne, ponieważ w obecnej chwili na tabliczkach znamionowych znajduje się tylko moc maksymalna całego urządzenia, a nie moc sąca. Nie moc, którą użytkownika interesuje. Odkurzacze charakteryzują się tym, że moc sąca jest w granicach od 20 do 23% całej mocy. Producenci niektórzy to podają, a niektórzy nie.
Więc, żeby wybrać jak najlepszy odkurzacz z tych wszystkich dostępnych na rynku, więc postanowiłem zbudować takie urządzenie, które by to po prostu pokazywało. Mhm. Opowiesz nam trochę, co się dzieje dzisiaj z tym projektem? On wciąż jest w toku, wciąż go rozwijasz? Czy na razie zostało odłożone do szuflady? Ze względu na to, że po prostu rynek poszedł do przodu i w obecnej chwili już tradycyjne odkurzacze wychodzą z użycia, zastępują ich odkurzacze bezprzewodowe, w których już w sumie ta moc słońca nie jest już na tyle istotna. No ale jednak ta praca nad projektem była bardzo ważnym doświadczeniem dla Ciebie, prawda? Tak. W sumie pracowałem nad projektem, później z mentorem właśnie z programu. Pozdrawiam serdecznie Borysa, jeżeli to ogląda. Pozdrawiamy Borysa. Tak, jeżeli, bo to był mój pierwszy mentor. Współpracowałem z nim i on mi wskazał drogę, którędy, po prostu co dokładnie robić. Trochę mnie pokierował. Oczywiście miałem problemy z robieniem prezentacji dla inwestorów, więc nauczył mnie tego, jak po prostu wykonywać tą prezentację, jak przedstawiać się przed inwestorem, aby w przyszłości móc coś z tym uzyskać. Jeszcze do tego wrócimy, do Twoich doświadczeń. Fajnie, jak opowiesz o nim coś więcej. A ja bym chciała teraz, Dawid, Ciebie zapytać, bo usłyszeliśmy tutaj od Sebastiana, który był uczestnikiem programu mentorskiego. Ja chciałam Ciebie zapytać, czy Ty też byłeś kiedyś osobą mentorowaną? Czy masz doświadczenia z tej drugiej strony? Nie miałem takiego mentora w rozumieniu osoby, z którą pracowałem bezpośrednio. Raczej czerpałem z rozmów, spotkań z osobami, które miały trochę więcej doświadczenia w danej branży, nie wiem, czy to w dziedzinie wirusologii, czy w dziedzinie finansów, czy w dziedzinie zarządzania ludźmi. I tak wypracowałem gdzieś tam ten model swojej współpracy. Trochę poczytałem na ten temat i dużo doświadczenia zdobyłem po prostu z rozwijania swoich podmiotów, rozwijania swojej działalności i zarządzania ludźmi oraz rozwijania też swoich pomysłów, które później udało mi się wdrożyć na rynek. Więc widziałem, gdzie są te problemy i właśnie zdecydowałem się na tą pomoc, na to. Ja, Dawid, na chwilkę Cię straciłam. Nie wiem, czy Sebastian, Ty również? Tak. To czekamy, aż Dawid do nas wróci. Ścieżki nad tym, co będzie za 4, 6, 8, 10 miesięcy, czy za 2 lata. Więc tak wyglądało to u mnie. Czyli trochę postanowiłeś dać innym to, czego sam nie dostawałeś. Tak, trochę tak to mniej więcej wyglądało. No i też tak jak znowu powiedziałem na początku. Oj, straciliśmy Dawida zupełnie. Mamy nadzieję, że zaraz do nas wróci. Dobrze, to czekając na Dawida, ja może Sebastian Ciebie zapytam. Mam nadzieję, że Dawid zaraz do nas wróci, że to jakieś chwilowe problemy z internetem. O, już zaraz. Już przywracamy. Dawid, witamy Cię znowu. Ja cały czas byłem, cały czas Was słyszałem, ale coś się złączyło. Bo my Ciebie nie widzieliśmy przed chwilą, ale fajnie, że wróciłeś. Tak, także kończąc moją wypowiedź, chciałem to, co powiedziałem wcześniej, moim założeniem w tej pracy, w idei mentora było to, żeby nawiązać współpracę z młodymi ludźmi i rozwijać ekosystem, rozwijać produkty, rozwijać grupę, rozwijać miejsce fajne do właśnie wdrażania nowych, ciekawych rozwiązań. Powiedz, czy z Twojego doświadczenia takiego mentora, czy Ty widzisz wzrost zapotrzebowania na mentorów, taką popularność tej formy współpracy i wsparcia? Wydaje mi się, że tak. Zwłaszcza, że coraz młodsze osoby chcą robić coś fajnego, innowacyjnego, a jednak ten czas na zdobycie tej wiedzy, czyli nie wiem, chociażby na przykład okres studiów, no jest potrzebny. Czyli jeżeli ktoś zaczyna w wieku 16, 17, 21 lat, no to nie zdąży zdobyć tej wiedzy, więc faktycznie ten mentoring, ta akceleracja, to wsparcie, czy choćby nawet szybka analiza projektu,
to jest coś, co na co dzisiaj jest duże zapotrzebowanie. A pomysły właśnie młodych osób są naprawdę świetne. To nie można im zarzucić. One, brak im trochę doszlifowania. I właśnie wydaje mi się, że to taka trochę jest rola właśnie mentora czy osoby jak ja. Mhm. Sebastian, ty brałeś udział w naszym programie mentorskim. To był chyba 2018 rok, prawda? Z tego, co dobrze pamiętam. 19, okej, 2019. I powiem ci, że z perspektywy naszej, czyli Explore, organizatora, no nie możemy uznać tego programu mentorskiego za taki stuprocentowy sukces, bo bardzo niewielu parom, a było 10 par mentorskich, udało się dotrwać do końca. One się po drodze rozpadły. Ty byłeś jedną z nielicznych par, które faktycznie zakończyły ten proces mentoringowy, taki w całym pakiecie z sukcesem. I powiedz, jakie ty masz wspomnienia z realizacji tego programu mentorskiego. Co ciekawe, ty też byłeś taką osobą, u której zmienił się mentor, prawda? Bo zaczynałeś z kimś innym, potem tak, mentor zrezygnował, znalazła się druga osoba, która kierowała twoim projektem. Jak ty to wspominasz i ze swojej perspektywy, gdzie upatrujesz sukces? Wiesz, że to tobie się udało, bo to sukces, że zrealizowaliście cały program. Mi się wydaje, że jednak kontakt z mentorem. Z tego, co się dowiedziałem, wielu osobom jednak ten kontakt był bardzo ciężliwy. Gdy jednej osobie nie pasowało, gdy jednej osobie pasowało, to drugiej też nie pasowało i tak nawzajem nie było. Jednak dostałem drugiego mentora, z którym bezproblemowośmy się porozmawiali. Czy to przez Skype'a, czy to na żywo, wirtualnie, czy też wirtualnie. Przez Facebooka, czy też przez inne komunikatory. Myślę, że to jest kluczowe, jednak ten kontakt z mentorem, żeby to się udało. Ja miałem kontakt z Borysem bardzo dobry, co już wcześniej wspomniałem. Gdy nawet do tej pory otrzymujemy ze sobą kontakt, gdy mam pełno pomysłów i gdy piszę do niego z jakimkolwiek pomysłem, z jakąś potrzebuję weryfikacji rynkowej, to też od razu otrzymuję też odpowiedź. Mm-hmm. Czy jednak warto się tym zająć, czy jednak pójść trochę w innym kierunku, czy też odpuścić w ogóle, zupełnie. Super, czyli to faktycznie taka głęboka relacja, skoro wciąż trwa i wciąż jesteście w kontakcie. My też, ja pamiętam, zbieraliśmy takie opinie uczestników programu, tak? Jak to się stało, że wielu parom się nie udało i faktycznie te problemy takie komunikacyjne się pojawiały bardzo często, że zazwyczaj jakiś taki rozjazd komunikacyjny. A Dawid, powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy, z perspektywy mentora? Kiedy ten mentoring się nie udaje? Tu są dwie kwestie. Jedna to jest właśnie ta komunikacja i faktycznie, no niestety trochę tak jest, że komunikacja na odległość jest trudna. Ja też osobiście wolę bardziej pracować przy stole z kartką, rozrysować co mamy, gdzie chcemy iść, niż powiedzmy rozmawiać przez Skype'a i po prostu dyskutować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia pewnej akceptacji i pewnego zacięcia właśnie osoby mentorowanej. Bo ja miałem taką sytuację, że całą spółkę mentorowałem, to było kilka osób i wielokrotnie rozmawialiśmy na temat pewnych rzeczy, no ale tam po drugiej stronie był jakiś taki problem związany z trochę upartą ścieżką własną, czyli okej, okay, to powinniśmy zrobić tak, to powinniśmy zrobić tak i tak dalej, gdzie no, argumenty mówiły, no nie tą drogą, bo to się nie uda, po prostu nie uda się w Polsce na tym etapie, bo właśnie osoby były młode i nie mogły pewnych rzeczy przeskoczyć, więc rozmawialiśmy w kierunku, w którym mogłoby to pójść. No jeżeli nie ma akceptacji po drugiej stronie pewnych rzeczy, to z jednej strony fajnie, bo osoby uparte dążą do swoich celów i długofalowo to jest dobra cecha. Tak? Z drugiej strony, jeżeli jesteśmy w danym okienku, nazwijmy to możliwości, no i ten upór powoduje, że się zacietrzewimy na jakiś taki swoją wizję i nie będziemy akceptować potencjalnie innej, która wcale nie wyklucza tej pierwszej. To znaczy mówimy, okej, dojdźmy do twojego celu, ale
trochę okrężnie, kroczek za kroczkiem, mniejszymi, nie wiem, mniejszymi gratami, większy, później większy i tak dalej, no to później to jest właśnie problem, to się później nie udało, tak? I takie sytuacje też mają miejsce i to jest po prostu gdzieś tam niedogadanie i jedna wizja mentora, druga wizja osoby mentorowanej i tak się też zdarza. Liczę na to, że po takich spotkaniach te osoby po jakimś czasie, okej, powiedzą, dobra, może trzeba było w tym kierunku pójść, albo nie wiem, będę miał to inne myślenie, bardziej krytyczne, nie? Że nie zawsze to, co sobie dzisiaj zafiksujemy, jest najlepszym rozwiązaniem, albo ta ścieżka dotarcia do tego, co chcemy, jest najlepszym rozwiązaniem. Z tego, co mówisz, to ja bym wyłuskała taką gotowość osoby mentorowanej do tego, żeby w mentoringu wziąć udział. I chciałam ciebie, Sebastian, zapytać, w jaki sposób ty byłeś przygotowany do tego mentoringu, czyli z czym zaczynałeś? Czy miałeś na przykład jasno określony cel? Czy chciałem skomercjalizować swój projekt i oczywiście do tego dążyłem. Od samego początku współpracy z moim mentorem do tego dążyłem. Oczywiście po drodze pojawia się wiele problemów i także wiele się dowiedziałem na temat komercjalizacji projektów w Polsce, no i nie tylko w Polsce. Jak jest z ochroną patentową, jak jest z certyfikatami, że musimy wykonać certyfikat CE, żeby wejść w ogóle na rynek, żeby sprzedawać nasze urządzenia. Więc wiele rzeczy się dowiedziałem, o których gdzieś nie miałem pojęcia, tak? Ponieważ może też mniej poczytałem informacji w internecie. Ale jednak współpraca z mentorem dała mi właśnie to, że dowiedziałem się wiele rzeczy o moim projekcie i także o moich celach, że jednak ten cel, który myślałem, że jest prosty, bo zacznę produkować, zacznę sprzedawać i nie widziałem w tym trudności po prostu, jednak okazało się, że tu trzeba to zrobić, tu trzeba to zbadać, tu trzeba certyfikat, tu trzeba to, więc także koszty rosły. Więc w ten sposób. A powiedz, czy ta wiedza, którą zdobyłeś, bo zaczynałeś z jakimś konkretnym pomysłem, z konkretnym celem, prawda? Rozumiem, że nie miałeś tego, o czym mówił Dawid, czyli takiego, wiedziałeś, co chcesz osiągnąć, ale nie byłeś zafiksowany na jakiś konkretny sposób, czyli tutaj w tym obszarze byłeś taki otwarty, prawda, na to, w którą stronę pokieruje cię mentor. Sam powiedziałeś, że dużo się nauczyłeś. Powiedz, czy ta wiedza, czy ona jest uniwersalna, znaczy, czy ty dzisiaj ją jesteś w stanie przyłożyć do innych obszarów na przykład swojego życia, do jakichś nowych pomysłów, które masz, w jaki sposób korzystasz? Tak, już parę pomysłów przewinęło mi się i właśnie dzięki właśnie tej wiedzy wiedziałem, jak, co zrobić z konkretnym pomysłem. W sensie, że należy na początku zbadać rynek, należy zbadać, czy w ogóle ten pomysł, czy ludzie będą chętni po prostu to kupować, niż budować prototyp, niż pokazywać, niż po prostu już w tym kierunku iść. Lepiej po prostu na samym początku zbadać ludzi, zapytać ich się, czego oni potrzebują po prostu. I moim pomysłem, który niedawno się urodził, jest po prostu wypożyczanie urządzeń AGD. Wypożyczanie lub też długoterminowy wynajem urządzeń. W tym pomyśle na samym początku chciałem zaznaczyć, że ten pomysł dopiero powstał, więc wiele, wiele jeszcze przede mną pracy. Ale już mam wstępny pomysł, jak to zrealizować. Po prostu chcę wypożyczać sprzęty, urządzenia AGD wyższej klasy, czyli żelazka systemowe, ekspresy automatyczne oraz ekspresy profesjonalne. Ponieważ wiele ludzi kupuje urządzenia już i po prostu nie do końca wiedzą, czy im się to do końca przyda. Na przykład żelazko systemowe, wiele ludzi uważa, że wow, super, fajnie mieć takie coś, wyda pieniądze i po tygodniu czy po dwóch tygodniach tego użytkowania okazuje, że jednak trzeba czyścić, że jednak jest więcej zabawy z tym urządzeniem, niż to wszystko warte, jednak z tego za dużo nie korzystają, tu już zwrócić do sklepu nie można, więc tutaj są wydane pieniądze,
ale jednak no, nic z tym urządzeniem już dalej, po prostu odłożą go do szafki, czy tam będą sporadycznie tego urządzenia korzystać, więc chciałbym zaproponować użytkownikom po prostu taką formę pożyczenia na przykład na 2 tygodnie, na 3 tygodnie, aby mogli po prostu sobie przetestować, oczywiście za opłatą, to urządzenie, czy im faktycznie jest to potrzebne. Czyli wypożyczaj, nie kupuj. Tak. Super, bardzo mi się ten pomysł podoba. Powiedz, Sebastian, czy ty konsultowałeś go z Borysem, ze swoim mentorem, z którym pracowałeś nad tym? Z Borysem nie, ale z Pawłem, który jest moim drugim mentorem z drugiego programu. Już także, z którym mam też cały czas kontakt, także już został wysłany mail i jeszcze czekam za odpowiedzią. Super. I tutaj właśnie jakbyśmy mogli porozmawiać o tym, bo myślę, że to też jest takie interesujące, jak mentoring wygląda tak organizacyjnie, bo Sebastian, to o czym ty mówisz, to jest taka długofalowa relacja, prawda? I chciałam ciebie, Dawid, zapytać, jaka jest taka zakładana długość trwania mentoringu? Czy mentoring zawsze ma ramy czasowe? Jaka jest częstotliwość spotkań? Czyli trochę takiej logistyki dla osób, które na przykład słuchają nas, myślą o tym, żeby w programie mentorskim wziąć udział, ale są ciekawe na przykład, ile czasu to będzie im pochłaniać? Jakie są praktyki? Tutaj powiedziałbym, że nie ma czegoś takiego jak określony czas mentoringu. To znaczy, niektóre programy są tak skonstruowane, że powiedzmy ten mentoring powinien się zawierać w jakichś ramach między miesiącem do 5, ale tak naprawdę to wszystko zależy od możliwości, po pierwsze, komunikacji, spotkania i obu stron, bo to też nie oszukujemy się, wszyscy jesteśmy bardzo mocno zajęci, ale też od determinacji po drugiej stronie. W moim przypadku wyglądało to i wygląda zawsze w ten sposób, że na początku zadaję serię pytań takich dotyczących w ogóle, gdzie dana osoba chce się znaleźć, co chce zrobić, czy to jest tak, że chce dzisiaj poznać, czym jest mentoring, czy chce się czegoś dowiedzieć, czy po prostu chciałaby dostać jakiś przepis na dostarczenie jakiegoś produktu na rynek i tak dalej. Jeżeli wchodzimy w tą relację taką, nazwijmy to produktową, czyli okej, mnie interesuje na przykład, jak prowadzić to urządzenie na rynek, czyli robimy sobie ścieżkę, tak, jak prowadzić kosmetyk na rynek czy coś takiego, to robimy sobie ścieżkę, no to jest de facto proste, bo mówimy okej, to musisz przeanalizować to, sprawdzić tą recepturę i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli mówimy o czymś takim głębszym, to mówimy okej, dobra, gdzie chcesz być za 5 lat, gdzie chcesz być za 10 lat, czy to, co teraz robisz, to jest tymczasowe, czy myślisz o tym długofalowo, czy chcesz to rozwijać, czy ty później chcesz być na przykład naukowcem czy przedsiębiorcą. Czy chcesz zostać w kraju, czy chcesz być za granicą, czy myślisz globalnie, czy lokalnie, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy ta praca jest dłuższa, bo no, czasami niektóre osoby muszą na wczesnym etapie, na młodym wieku, 18-20 lat, przemyśleć, okej, co ja bym chciał robić długofalowo, czyli przez 5-10 lat. Czy studia, które dzisiaj chcę wybrać, bo też miałem osobę taką, która dopiero na studia szła, czy te studia, które ty wybrałeś, to są studia, bo są fajne, bo dzisiaj dużo się mówi w tym temacie, czy ty faktycznie chcesz się w tym kierunku rozwijać, tak? No bo to, że komuś się podoba, nie wiem, politologia, nie oznacza, że on tak naprawdę chce być później politykiem. I to są takie elementy, które czasami wymagają czasu po stronie właśnie osoby mentorowanej. Po stronie mentora też wymagają pewnego przemyślenia, w którym kierunku ta osoba będzie chciała pójść, jeżeli ona powie, okej, chciałbym to i to. Jeżeli to będzie większa wizja, jeżeli to będzie większy temat i taka długofalowa relacja, no to też wymaga jakiegoś czasu na przemyślenia, jak z tą osobą rozmawiać, jak ją nauczyć pewnych narzędzi właśnie, takiego krytycznego myślenia, podejścia do tego, żeby później sobie sama była w stanie odpowiadać na pytanie, czy to ma sens, jak to zrobić. Trochę nauczyć cierpliwości, to jest coś, co mam wrażenie, wszyscy mamy bardzo mało tej cierpliwości i jest coraz gorzej z tą cierpliwością, no bo ja bym chciał wprowadzić produkt za 3 tygodnie, no ale niestety proces produkcyjny to jest ileś, naście tygodni, czasami kilka miesięcy, więc to są takie tematy, które trudno jest określić na samym początku. Więc trudno jest powiedzieć, ile czasu on powinien trwać. I tak jak powiedziałem, jeżeli ten okres jest zaplanowany w wyniku jakiegoś realizacji jakiegoś projektu, no to trzeba sobie powiedzieć, okej, umawiamy się, że mamy
dla siebie 20 godzin na przykład i przez te 20 godzin chcemy dojść do tego i tego etapu. Jeżeli ktoś powie, ok, chciałbym dużą wizję zbudować i duży temat opracować, no to mówimy, dobrze, to będziemy musieli go zrobić po łebkach, tak? A jeżeli będę chciał zrobić jeden mały projekt prowadzić, no to dobrze, to możemy trochę więcej czasu poświęcić na szczegóły. Powiedziałeś o cierpliwości, a mi jeszcze przychodzi do głowy słowo pracowitość, bo ja powiem Ci, jak realizowaliśmy nasz program mentorski, to często słyszałam, że osoby mentorowane dostają od mentorów prace domowe na kolejne spotkanie, muszą się przygotować i to nie wszystkim było w smak, wiesz. Jakie Ty masz doświadczenia? Jak najbardziej. No, ja wychodzę z założenia, że praca mentor i osoba mentorowana to jest trochę odrabianie pracy domowej, bo oczywiście mogę podać na tacy, zrób to, to i to, tylko że to nie o to chodzi. To jest consulting. Tak? Mentoring to jest zmiana trochę myślenia, czyli właśnie choćby nawet odpowiedzenie sobie na pytanie, gdzie ja chcę być za 5, 10, 15 czy 20 lat. W wieku 18 lat to naprawdę nie jest łatwe. W wieku 30 lat to nie jest łatwe, a jeżeli pewnie byście zapytali 40-latków i 50-latków, no to też spora część ludzi nawet nie wie, gdzie chce być za 5 lat. To jest, jestem dzisiaj tu, pracuję w tym miejscu, gdzie chcę być za 5 lat, nie wiem, no zobaczymy. Może będę w Gdańsku, może będę w Warszawie, a może będę ciągle w tym samym miejscu. Więc odnalezienie sobie tej odpowiedzi to już jest dużo pracy. To jest praca domowa, którą gdzieś należałoby sobie faktycznie ją przepracować. I to nie znaczy, że to ma być wizja na całe życie. Chodzi o to, żeby pomyśleć w dłuższej perspektywie. No i ta praca jest wymagająca i tutaj też czasami to jest jeden z powodów, dla którego ten mentoring może nie wyjść. No bo te pytania, które się zadaje, są czasami trudne, bo jeżeli ktoś nie jest w stanie znaleźć odpowiedzi na te pytania, no to trochę się poddaje, tak? Bo ja nie wiem, co chcę zrobić za 5 lat. Dzisiaj chcę żyć tu i teraz. No, okej, to jest do zaakceptowania. To każdy ma takie prawo. I tutaj też jest taka, musi się pojawić taka akceptacja, zrozumienie dla mentora, który jeżeli ta praca domowa na przykład regularnie nie jest odrabiana, no to trochę nie mamy na czym pracować, prawda, wspólnie. Ale to jest ryzyko i to ja nie podchodzę do tego w ten sposób. To znaczy, jeżeli się umawiamy na dany czas, to okej, ja wtedy akceptuję, dobrze, poświęcamy 20 godzin czasu. Jeżeli się umawiamy na dany cel, no to wtedy mówię, okej, umawialiśmy się na dany cel. Jeżeli nie będziemy szli krok po kroku, no to nie ma sensu, bo no nie dojdziemy do tego celu, jeżeli druga strona nie będzie przygotowywała tej treści, przygotowała tych materiałów. A jeżeli ktoś powie, okej, dobra, nie zrobiłem tego, nie przemyślałem, mówię, dobrze, no to możemy porozmawiać kolejną godzinę czy kolejne dwie godziny. Umawialiśmy się na tyle godzin, ile było i po tym czasie no po prostu kończymy, tak? I naprawdę to jest coś, co należy zaakceptować, bo tak jak tutaj też padło, na ten mentoring trzeba być gotowym i trzeba chcieć coś z niego wyciągnąć. Sebastian, powiedz, jak to było w Twoim przypadku z tymi pracami domowymi? Czy zdarzało Ci się na przykład jakieś spotkanie z mentorem odwołać, ponieważ właśnie nie byłeś przygotowany, nie czułeś, że jest na to kolejne spotkanie czas? Jak to było? W moim przypadku zawsze prace domowe zadawane właśnie przez mentora zawsze odrabiałem, zawsze przygotowywałem się do kolejnego spotkania. Zawsze także postarałem się zadawać jakieś pytania mentorowi. Po prostu przygotować sobie pytania, na które też nie znałem odpowiedzi, a na które chciałem uzyskać odpowiedź. Czy to też biznesowo, czy też to były pytania techniczne, ale po prostu zawsze starałem się po prostu takie pytania gdzieś tam sobie spisywać i później zadawać, coś rozmawiać z mentorem. Bardzo fajne podejście. Czyli nie możemy zapominać o tym, że mentoring i udział w taka chęć współpracy z mentorem, no to nie jest szkoła, do której musimy iść, ponieważ tak jesteśmy do tego zmuszeni, tylko jednak jest to działanie dodatkowe i udział w nim, no fajnie jak jest, jeżeli bierzemy w nim udział w taki aktywny sposób, taki Sebastian dokładnie, jaki ty mówisz, prawda? Czyli ja chcę wyciągnąć z tego procesu tyle, ile się da, nie wycisnąć jak cytrynę ten czas z mentorem. Jeśli mogę, bo
z jednej z uczelni, którą skończyłem, wyniosłem jedno bardzo ważne stwierdzenie i w ogóle myśl na dłuższą perspektywę. Kiedy przygotowywałem pracę dyplomową, poszedłem do promotora i mówię, że no, tę pracę muszę przygotować, jakiś taki harmonogram, że chciałbym to, to, to i to. No i że powiedzmy, nie wiem, po końcach kwietnia przynoszę tą pracę. I wtedy mentor powiedział, znaczy mentor, ten promotor powiedział, wiesz co, jesteś dorosły i to tobie ma zależeć. Ja nie wiem, co będę robił w kwietniu, mam dużo obowiązków i nie mogę ci zagwarantować, że jeżeli ty mi to wrzucisz za 5-12, to ja to przeczytam. To tobie ma zależeć. I szczerze mówiąc, to jest coś, co mi przyświeca bardzo mocno i to jest jedna z takich mądrości, którą wyciągnąłem z uczelni, to jest akurat Politechnika Gdańska. I to widać, jeżeli się z kimś chce pracować. To znaczy, jeżeli ktoś przychodzi i tak na zasadzie, okej, to powyciągaj ze mnie albo daj mi coś, ja mówię, wiesz co, to tobie ma zależeć. Ja mam co robić, jest dużo rzeczy, tobie, jeżeli ty chcesz coś z tego wyciągnąć, jestem dla ciebie. I to, co powiedział Sebastian, przygotowywanie pytań, to jest właśnie coś, co pokazuje, że okej, mi zależy, czyli chcę wyciągnąć jak najwięcej wiedzy z tego, z tej osoby, tak? Że jeżeli wiem, że ona mi może pomóc, bo to też jest czasami tak, że to faktycznie mentora trzeba zmienić, bo on po prostu nie pomaga, albo jest z innej branży, czy cokolwiek, albo nie uzyskujemy tego, co chcemy, ale jeżeli widzimy, że jest ta relacja, która coś nam daje, to faktycznie trochę wyciskamy jak cytrynę, czyli zadajemy pytanie, a jak to zrobić, a jak do tego podejść, a jak to, i wtedy faktycznie widać, że ta relacja i efekty są też fajne. Mhm. No właśnie, bo przecież w momencie, kiedy para mentorska się dobiera, to zazwyczaj to są osoby sobie obce, prawda, które nic o sobie nie wiedzą. I tutaj mam takie dwa pytania, bo znamy taką ścieżkę udziału w programach mentorskich, prawda? Czyli są ogłaszane programy mentorskie, tak Sebastian, jak ty wziąłeś udział w programie mentorskim Explory, zgłosiłeś się do niego, natomiast czy są inne sposoby znalezienia mentora? Ja kiedyś spotkałam się z takim pomysłem, że możemy sami znaleźć osobę, która nam się podoba w jakimś sposobie zarządzania swoim, czy przedsiębiorstwem, czy firmą, czy działaniami naukowymi, i możemy zgłosić się do niej z takim pomysłem, szukam mentora, czy pan, pani nie byłaby zainteresowana wsparciem mnie na mojej ścieżce, czy wy mieliście takie doświadczenia w swoim życiu, takiego właśnie, że ktoś, na przykład Dawid, czy do ciebie ktoś zwrócił się kiedyś indywidualnie po prostu z taką prośbą o pomoc? No właśnie miałem taką grupę młodych ludzi, która przyszła do mnie z fajnym pomysłem, ciekawym, i wtedy właśnie zaczęliśmy pracować nad właśnie pozyskaniem finansowania, realizacją projektu. Oni już też byli dość mocno zaawansowani, jeżeli chodzi o technologię i produkt, bardzo poukładani, w sensie wiedzieli, co chcą. W międzyczasie wyszło właśnie, że trochę problematyczne to dojście do ich celu jest, powinno być trochę okrężną drogą. I to właśnie oni się zgłosili, że chcieliby porozmawiać, chcieliby na początku właśnie radę, jak to zrobić, gdzie to zrobić, jak do tego podejść. No i tak to się gdzieś zaczęło. Tak? No ostatnio doszło do taką sytuację, że jedna osoba, co prawda przez jeden z programów takich mentorskich, zgłosiła się i konkretnie wskazała mnie, bo widziała, że jestem w tym programie, i powiedziała, że jej zależy, żeby ze mną porozmawiać i żeby ze mną, powiedzmy, ten przeprowadzić proces. I ten program był bardzo sformalizowany i jest bardzo sformalizowany. Niemniej jednak dyskusja fajnie się potoczyła i zakładam, że będziemy później po zakończeniu tej relacji, nazwijmy to projektowej, formalnej, później kontynuować, bo temat jest bardzo fajny. Więc tak czasem się zdarza, że ktoś przychodzi i prosi o radę. Oczywiście znacznie łatwiej jest, jeżeli jest to ktoś blisko, nie wiem, z kręgu znajomych, czy z otoczenia, z byłej uczelni, niż tak zupełnie, mówiąc kolokwialnie, z ulicy, ale tak, zdarza się. I wtedy może się zdarzyć, że łączy was branża, tak? Albo że posiadacie wspólną wiedzę na przykład, albo jakąś przestrzeń naukową, ale co z energią i z tak zwanym flow między ludźmi? Czy ono też jest potrzebne? Sebastian, jak to było z tobą i z swoimi mentorami? Z tą energią, wiesz, czy poczuliście, że gracie w tej samej drużynie, że się dogadujecie bez słów? Czy tak, z obydwoma mentorami, z którymi współpracowałem i cały czas współpracuję. Tak, od razu, jakby po pierwszej rozmowie, ponieważ jak tu Dawid wspomniał, także
jeden z mentorów preferował spotkania jednak w realu niż wirtualnie. Więc po pierwszym minutach rozmowy od razu ja wiedziałem, że po prostu ten człowiek mi może pomóc. I on tak samo po prostu stwierdził, że jednak ta relacja będzie miała sens. I od razu dogadywaliśmy się. Nie było rzeczy, której po prostu nie dogadywaliśmy się i w ten sposób, tak? Bo mówię, dogadywanie się z mentorem jest bardzo ważne. Na samym początku już tutaj tej rozmowy, w pierwszym spotkaniu. No właśnie, bo tak jak powiedzieliśmy, to nie jest rzecz obowiązkowa, prawda? Więc byłoby fajnie, gdyby przy okazji sprawiała nam przyjemność. Dawid, czy ty masz takie doświadczenia, takie swoje doświadczenia mentoringowe, że dużo się zgadzało, natomiast tego wspólnego flow nie było? Nie, wydaje mi się, że to, jeżeli nie ma flow, to się szybko skończy. To właśnie jest tak, że musi być ta relacja taka, że okej, fajnie się gada. Z jednej strony osoba mentorowana czuje, że coś fajnego wyciąga z tego, co ja mówię i zadaje pytanie. Ja wtedy też widzę, że jest fajnie. Z drugiej strony, jak ja z kimś rozmawiam i słucham danego tematu i słucham, jak ta osoba to opowiada, to też zupełnie inaczej się pracuje, jeżeli widać, że po drugiej stronie jest pasjonat, ktoś, kto żyje tym, co robi. I to musi być. Wydaje mi się, że jeżeli nie ma takiego flow, na zasadzie okej, znowu muszę iść zrobić ten mentoring, nie, to znowu się zmienia w consulting. To się zmienia w consulting, a consulting to trochę inną relację ma, nie? Więc mentoring to jest to, co powiedział Sebastian, to jest ten flow, to jest ta chęć wspólnego przegadania tematu, nawet jeżeli to jest różna branża. Ja miałem właśnie w programie Explory temat zupełnie nie z mojej branży, zupełnie. I pamiętam, że jak z Damianem rozmawiałem, to on to tak opowiadał, że ja mówię, kurczę, ja też tak chcę. Fajny temat, przyjeżdżaj, robimy. I to właśnie to wtedy jest fajnie, tak? To Sebastian, ty na początku powiedziałeś o tej relacji, prawda? Czyli to ta relacja i ta wspólna energia, która sprawia, że nam się razem chce, nawet jeżeli temat nas nie łączy. A powiedzcie mi też, tak się zastanawiałam, bo teraz mamy tą kulturę takiego uczenia się przez całe życie, prawda? I zastanawiałam się, jak to jest z mentoringiem. Czy jest taki moment, że na bycie osobą mentorowaną jest się za starym? Czy też nie? Czy można z tego korzystać przez całe życie? No limits wiekowych. Sebastian, jak ci się wydaje? Czy mi się wydaje, że jednak można korzystać przez całe życie? Nie ma wieku, w którym najlepiej by było przyjść do mentora, porozmawiać, czy też znaleźć mentora. Każdy wiek, mi się wydaje, że jest dobry. Mhm. Tego typu nauka. Dawid? Tak, jak najbardziej zgadzam się. To jest to, co powiedziałem. Ja z takiej relacji też dużo korzystam, czyli też jestem mentorowany przez osobę młodą, która ma zupełnie inne podejście. I powiedzmy, jak się jest w danej branży trochę dłużej, to potem właśnie szuka się takiej, znowu trochę kolokwialnie, świeżej krwi, świeżego podejścia do tego, żeby nawet z innej branży zaciągnąć jakieś rozwiązanie, które może być właśnie stosowane w naszej branży. Więc tutaj nie ma czegoś takiego, że się kończy bycie mentorowanym, tak? Tak samo mentor nie powinien, okej, to od teraz jestem zawodowym mentorem, tak? Nie jestem zawodowym dyrektorem, nie jestem zawodowym mentorem, to jest tak, że rozwijamy się cały czas i po prostu możemy być tylko lepsi i lepsi. I takie jest założenie, jeżeli ktoś stwierdzi, że okej, ja już wiem wszystko i teraz będę tylko i wyłącznie mentorował, to wydaje mi się, że to zaczyna się robić bardzo mocno akademickie. Czyli uczymy się z książki sprzed 10 lat o zarządzaniu najnowszymi technologiami. Tak? Nie da się po prostu tego tak zrobić. To musi być rozwój cały czas. To tak jak lekarz musi się uczyć nowych chorób. Tak? Rok temu o COVID-zie nikt nie słyszał, więc lekarze musieli się szybko nauczyć go zwalczać. Mhm. Czyli nasi drodzy słuchacze dzisiejsi, ci, którzy nas jeszcze w kolejnych dniach wysłuchają na Facebooku, bez względu na wiek, pamiętajcie, że mentoring może być jeszcze częścią waszego życia, że możecie wziąć w nim
udział. Mamy pytanie, słuchajcie, od pani Agaty. Dawid, do ciebie. Pracując z mentorem opowiadam mu o szczegółach moich projektów i planów. To w sumie i do Dawid, i do ciebie, i do Sebastiana. Czy mentora obowiązuje tajemnica współpracy? Skąd mogę mieć pewność, że nie skradnie moich pomysłów? Myślę, że to coś ważne, prawda? To taka ważna kwestia dla osób, które się dzielą swoimi pomysłami. Tak, to jest bardzo ważne pytanie i szczerze mówiąc bardzo dobre pytanie, bo to jest jedna z kilku rzeczy, które tak naprawdę blokuje w moim odczuciu rozwój danej osoby, firmy czy nawet rynku. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja taka, że jeżeli zgłosimy się do osoby zupełnie z zewnątrz, chciałabym z tobą porozmawiać, bo jesteś w tej branży, czy możemy, to możemy trafić na kogoś, który, no mówiąc brzydko, ukradnie nam pomysł. Tak? Stąd wydaje mi się, że te programy, właśnie jak Explory, czy inne programy mentorskie, w jakiś sposób formalizują to, bo podpisujemy dokumenty, w których zachowujemy poufność, no i mówiąc brzydko, no nie możemy ukraść pomysłu. Tak? To nie o to chodzi. Inną rzeczą jest, że dobry mentor tak naprawdę nigdy nie będzie chciał ukraść tego pomysłu, bo to nie ma sensu co do zasady ukraść pomysłu. Ja, jakbym chciał, to mógłbym ukraść pomysłów 20, ale co z tego, ja ich nie zrobię. Nie mam na to czasu, nie mam na to zasobów i to nie o to chodzi. Nie w ten sposób się buduje ekosystem, nie w ten sposób się buduje środowisko, nie w ten sposób buduje się relacje. Nie, to raczej właśnie pomaga się danej osobie, pokazuje, że słuchaj, z nami może być fajnie, w naszym zespole jest to możliwe, w tym miejscu można to akcelerować, po to, żeby ta osoba chciała w ramach tego ekosystemu to rozwijać. Teraz jeżeli mamy ekosystem kilkunastu, kilkudziesięciu różnych projektów, podmiotów i tak dalej, to nawet jeżeli jedna, dwie, trzy, pięć, 30% kuleje, to czasami jest tak, że jeden duży projekt pociąga resztę. I w ten sposób powoduje to, że cały ekosystem idzie do przodu. Jeżeli będziemy podchodzić do tego, że okej, ktoś mi coś ukradnie, to po pierwsze no, zostaniemy z tym sami, bo nigdy nikomu nie powiemy, a trochę jest taka złota zasada, że jeżeli chcesz coś zrobić, to powinieneś jak największej ilości osób to powiedzieć. Byłoby dobrze, jeżeli mamy wcześniej jakieś zabezpieczenie, tak? No, ale jeżeli, tak jak Sebastian powiedział, mówimy o urządzeniu do badania mocy, które jest proste, to inżynier pewnie też to wymyśli. Tak? I tak jak Sebastian przed chwilą powiedział, pomysł na biznes, no to okej, zaraz usiądzie jakiś programista i będzie pisał jakąś apkę. No, każdy może to zrobić, każdy może wymyśleć Ubera, każdy może wymyśleć Vinted czy cokolwiek innego. To jest kwestia, czy my chcemy to zrobić, czy mamy ludzi, z którymi chcemy to zrobić i jak chcemy to zrobić. I powtarzam, jeżeli chcemy zrobić coś dużego, to powinniśmy opowiadać o tym. Czasami może nie warto wszystkich szczegółów zdradzać, bo to jest tak, że nawet jeżeli mentor pewnych rzeczy, czy mentor nie będzie uczciwie podchodził do tematu, to czasami gdzieś opowiadając, nie wiem, na jakiejś imprezie w tłumie, ktoś może coś usłyszeć i może podebrać sobie ten pomysł, tak? I to nie wynika z tego, że mamy wszystko chować w sobie, tylko powiedzmy racjonalnie dzielić się wiedzą, czyli chciałbym zrobić właśnie aplikację, to o czym powiedział Sebastian, tak? Ale ja na przykład nie wiem technicznie, jak to zrobić, tak? Wiem, że to można zrobić, pewnie miałbym 10 osób, które są w stanie zrobić aplikację, ale to nie o to chodzi, to bardziej chodzi o ten pomysł, jak to zrealizować i tam jest w środku jakiś clue, które Sebastian ma w głowie, które każdy ma w głowie, okej, chciałbym zrobić tam jakąś cząsteczkę albo jakiś test, albo tu mam coś jakiegoś fajnego i to jest generalną wizję, mówię, chciałbym stworzyć firmę, która będzie się zajmowała na przykład, nie wiem, wynajmem sprzętu AGD, tak? Mhm. I to jest ogólna wizja, każdy to może zrobić. Każdy dzisiaj może wynajmować rowery, tak? No i co? No, każdy może wynajmować samochody i tych samochodów jest ileś. A dlaczego jedna firma lepiej to robi, a druga gorzej, tak? Mhm. Więc wychodzę z założenia, że jeżeli idziemy do mentora, to on tego nie skradnie. Jeżeli to zrobi, to faktycznie, no, ciężko to w jakiś sposób taką relację, ale to w moim odczuciu ten mentor jest spalony. Można podpisać NDA, zawsze to można zrobić. To jest takie 3-4 strony, zachowanie poufności, nie powinno być jakiegoś większego problemu także dla mentora, żeby to podpisać. Jeżeli nie będzie chciał podpisać, no to okej, to też daje jakieś takie poczucie, okej, że mentor nie chce podpisać jakiegoś dokumentu, który trochę mnie zabezpiecza jako młoda osoba, trochę się boję i tak dalej.
to też może coś świadczyć o tym mentorze, że no okej, to może nie warto z nim rozmawiać, skoro on już na tym etapie nie chce podpisać takiego prostego dokumentu, tak? A ja i tak wierzę, że jeżeli to się fajnie rozwinie, no to później ta współpraca spowoduje, że to razem zostanie zrobione, a jak nie, no to ta osoba młoda zrobi to samo. Mhm. Czyli pomysł to jedno, ale pomysł bez człowieka... To zawsze. Tak jak mówię, no pomysłów jest bardzo dużo, tylko ktoś się musi zrealizować, ktoś się musi wdrożyć. A to nie jest tak, że usiądziemy dzisiaj i pojutrze mamy urządzenie, nie? Dokładnie, nie każdy może zrobić wszystko. Powiedz Sebastian, czy ty się bałeś tego, że wiesz, dzielenia się swoimi pomysłami, swoimi odkryciami? Nie, akurat w tej kwestii byłem spokojny, może też z tego względu, że brałem udział też w programie Exploli, którym także podpisywaliśmy dokumenty. Później brałem udział w programie akceleratorskim, w którym także podpisałem dokument zabezpieczający. Może to też z tego względu, ale nigdy w sumie o tym nie myślałam. Po prostu tak, co Dawid powiedział, ci ludzie są po prostu nastawieni na pomoc, na dzielenie się wiedzą, a nie na temat kradzieży pomysłów. Ponieważ jak to Dawid tutaj słusznie powiedział, że pomysłów jest dużo, ale z realizacją już jest gorzej. Tak? To człowiek, jeżeli przychodzi, to ma już po prostu poukładane, jak chce to zrobić. Ja tak już mam w obecnej chwili, że na przykład już wiem, jak to wprowadzić, gdzie wejść na samym początku, na jaki rynek, czy od razu globalnie, czy nie, więc to wszystko już tutaj mam poukładane. Super. Powiem ci, Sebastian, że ja tutaj, Agnieszka pisze do ciebie strasznie miłe rzeczy. Pyta, jak idą badania rynku, bo z chęcią skorzystałaby z swojej wypożyczalni małych RTV i AGD. Powiedz, kiedy możemy skorzystać z swoich usług? Na samym początku będą to rynek na pewno lokalny, więc tutaj na tym rynku będę działał, ale to jeszcze, myślę, że jeszcze to potrwa. Okej, czyli czekamy na wieści. A Weronika pyta, jakich mentorów nie wybierać, jak poznać złego mentora, czyli jednak ta zasada trochę takiego ograniczonego zaufania, prawda? Może się zdarzyć człowiek, który nie będzie dla nas odpowiedni, może nam nawet zaszkodzić. Dawid. To, co... Może tak, wybierając mentora, czy szukając kogoś, kto nam pomoże, warto wybrać kogoś, kto może pokazać jakieś doświadczenie. To znaczy, jeżeli chcemy osobę, która nam pomoże wprowadzić coś na rynek, pozyskać finansowanie, zbudować jakąś firmę, to warto, żeby to nie był teoretyk, nie był to akademik, tak? Żeby to nie był wykład na temat, jak się zarządza ludźmi, a ile pan zatrudnia osób? No nikogo w sumie, bo mam działalność gospodarczą. To jest tak, że właśnie jeżeli mamy problem, czy szukamy pomocy w danym obszarze, to warto poszukać kogoś, kto ten obszar chociaż w jakiś sposób, może nie tyle opanował, ale ma z nim doświadczenie. Bo to nie ma takich sytuacji, że jesteśmy mistrzami w danej branży. Tak? To, że dzisiaj zarządzamy 200 osobami w 20 podmiotach, to nie oznacza, że pozjadaliśmy wszystkie rozumy. Nie mamy odpowiedzi na wszystkie problemy. Ale jednak mamy większą wiedzę niż ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą i nigdy w życiu nikogo nie zatrudnił. Albo ktoś, kto mówi, że wie, jak pozyskać finansowanie, ale tak naprawdę nigdy nie zarządzał żadnym projektem finansowanym ze środków publicznych i nie ma pojęcia, z czym to się je. Albo nie wprowadził czegoś na rynek, czyli na przykład nie przeszedł też jakiejś certyfikacji czy coś takiego. Więc jeżeli szukamy kogoś, kto ma nam pomóc w danym obszarze, to warto, żeby ta osoba no, miała to chociaż doświadczenie, bo teoria to jest w książkach i te książki też, jak już wybieramy do czytania, to też od osób, które piszą książki z jakimś przesłaniem i z jakąś wiedzą, a nie taką na zasadzie chwalenia się. Tak? Tutaj trochę tak pozwolę sobie lekko skrytykować książki na temat tego, na przykład jak się fajnie inwestuje, i czytamy te książki w 2020 roku, jak ktoś opisuje, jak inwestował na przykład na hossie na początku XX wieku albo w latach 80. Okej, można sobie historycznie gdzieś tam poczytać o tym, ale,
ale w moim odczuciu tego typu wiedza to jest raczej historia, czego unikać, a nie jak rozwiązać problem innowacyjny teraz, tak? Czyli jak, czy na przykład jak zbudować innowacyjne rozwiązanie, bo dzisiaj dla nas przy czym jest oczywistym, nie wiem, antybiotyki są oczywiste, środki do dezynfekcji są oczywiste. 200 czy 300 lat temu nikt o tym nie myślał i operacje robiono na stole, gdzie wszyscy kichali i był wielki brud. Bo jak już się raz coś zrobi, to jest oczywiste i później łatwo z tego napisać książkę. Ale zrobić coś innowacyjnego jest naprawdę trudno dzisiaj, zwłaszcza w naszych czasach. Więc wybierajmy osoby, które chociaż trochę pokazują, że mają takie doświadczenie w tym, co my potrzebujemy pomocy. Czyli praktycy, nie teoretycy. W moim odczuciu tak, tak jak powiedziałem, praktyk to jest osoba mentor, coach, no, trener, jakkolwiek go nazwiemy, a teoretyk to jest akademik. I oczywiście trzeba teorię znać, mieć jakieś podejście, ale jeżeli potrzebujemy rozwiązania problemu tu i teraz, no to raczej z osobą, która ten problem rozwiązała rok czy dwa lata temu, a nie 20 czy 30. Sebastian, ty miałeś farta, bo opowiadasz o swoich mentorach, z którymi współpraca wciąż trwa, czyli nie masz tego doświadczenia, wiesz, takiego nietrafionego mentora, ale no może powiedz, jak poczułeś, że to jest to? Czy od razu to zaskoczyło? Czy tak, wcześniej wspomniałem o tej pierwszej rozmowy, ale później, także na samym początku wybierałem mentorów, właśnie tak jak Dawid wspomniał, w tych obszarach, które mnie interesowały w zakresie rozwoju projektu, czy też mnie. Wybrałem także, że Borys tutaj został wybrany w zakresie rozwoju biznesowego, bo także już to miał doświadczenie, a Paweł został wybrany w zakresie właśnie takim też biznesowym, bo prowadzi cały czas firmę, ale także w zakresie technicznym, ponieważ też prowadzi firmę elektroniczną, więc wie po prostu, z czym to się je i wie, tak jak wcześniej Dawid wspomniał, odnośnie certyfikacji, bo sam już wypuszczał te projekty swoje na rynek, więc całą tą ścieżkę od tego projektu przechodził po kolei, więc także mi zależało na takich mentorach. Czyli osoby związane, prawda, z swoją branżą, z tym, co cię konkretnie interesowało. A przychodzi mi takie jeszcze jedno pytanie do głowy, bo będą nas słuchać różne osoby. Powiedzcie, czy mentoring, korzystanie z mentoringu jest zarezerwowane do jakichś określonych branż? Czy bez względu na to, co robię w życiu, mogę znaleźć mentora, który w tym, co robię w życiu, nawet jeżeli to jest, nie wiem, powiedzmy administracja, czy księgowość, czy bankowość, czy w każdej branży mentor może spełnić swoją funkcję? Wydaje mi się, że tak. To znaczy, ja miałem taką sytuację, jak powiedziałem, że osoba, którą mentorowałem, była zupełnie z innej branży. Zupełnie. I my raczej rozmawialiśmy na temat sposobu myślenia, sposobu rozwiązywania problemu, możliwości pozyskiwania finansowania, jak rozwijać produkt, gdzie ja mówiłem, jak to wygląda u mnie, w mojej branży. I Damian próbował to przełożyć na swoją. Czyli nawet jeżeli mówimy o administracji, czy czasami rzeczach mało praktycznych w rozumieniu takim, okej, wprowadzenie produktu na rynek to jest bardzo praktyczna rzecz, ale na przykład zarządzanie ludźmi to już jest raczej umiejętność miękka. I to zarządzanie ludźmi może być zarówno w administracji, może być w szkole, może być w pracy, tak, w naszej działalności gospodarczej. I wydaje mi się, że w każdym obszarze jest, można sobie wyobrazić jakiś mentoring, jakieś wsparcie. Oczywiście kwestia tego, jak my to nazwiemy i czy to jak dużą skalę to ma, bo jeżeli mam problem, nie wiem, z przełożonym czy z podwładnym, to może wystarczy, że zastosuję kilka technik związanych z właśnie zarządzaniem ludźmi czy z motywacją i problem się rozwiąże. Ale jeżeli chcę na przykład być, nie wiem, dyrektorem, kierownikiem jakiegoś dużego działu w administracji państwowej, no to można rozmawiać, jak do tego można dojść i rozwiązywać problem, który mam w swoim obszarze, czyli osoba mentorowana ma w swoim obszarze i może czerpać z innego obszaru, tak? To co powiedziałem, ja na przykład staram się czerpać z obszarów, które nie są związane ze mną, czyli różne modele, różne podejście, różne sposoby zarządzania, tak? I patrzę, czy da się to zrobić, tak? Czy da się to zastosować w naszych realiach, w naszych firmach.
Słuchajcie, no to ja mam taką konkluzję, bo już zbliżamy się do 21, że mentoring tak naprawdę nie ma ograniczeń. Nie mamy ograniczeń wiekowych, nie mamy ograniczeń branżowych. To, co jest potrzebne, żeby wziąć udział w mentoringu, stać się jego częścią, to jest chęć przede wszystkim. Tak, chęć, pomysł i gotowość do rozwoju i do osiągnięcia określonego celu. Tak, i tym sądzicie, coś byście dodali jeszcze do tej charakterystyki przyszłej osoby mentorowanej? Ja myślę, że właśnie chęć to jest dobre podsumowanie. Mhm. Chęć i otwartość. To jest chyba najważniejsze. Super. Bardzo Wam dziękuję. Przeczytałam chyba wszystkie pytania, nie było ich dużo, ale super na nie odpowiedzieliśmy. Myślę, że były ważne. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Państwu, którzy dzisiaj byliście z nami. Sebastian Nowak, Dawid Nidzworski byli dzisiaj gośćmi Explory. Bardzo Wam dziękuję. Życzę spokojnego wieczoru. A ja Państwa zapraszam na nasze rozmowy. Kolejna za 2 tygodnie. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.